gastroszef, planowanie imprez. Funkcja planowania imprez dostępna jest z poziomu sprzedaż i planowanie imprez. To co widzimy po lewej stronie, mamy filtr z wyszukiwaniem naszych wszystkich imprez, które zostały już założone. Możemy poprzez filtr wyszukiwać sobie imprez, które już zostały stworzone wcześniej. Możemy to robić poprzez wpisywanie dat, możemy to przez wpisanie kontrahentów. Jeżeli nie będzie nic zaznaczone, to będą wszystkie imprezy wyświetlały się nam na ekranie. Na poniższych danych możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają poszczególne imprezy, które już zostały wcześniej przez nas stworzone, czyli z dokładnymi danymi, z dokumentem, z nazwą imprezy, z kontrahentem, opisem, kto taką imprezę zaplanował, czyli użytkownik, i na jakiej kasie będzie podlegał rozchodowi dana impreza. Jakie pozycje były użyte, ewentualnie różne inne dodatkowe informacje poprzez na przykład kwoty proponowane, które były użyte do planowania imprez, razem z kalkulacją imprez. Załóżmy sobie w tej chwili jakąś nową imprezę. Poprzez przycisk dodaj dodajemy nową imprezę. Wskazujemy data wystawienia, jest dzisiejszą datą oraz data imprezy. Dużymi literkami z gwiazdką pogrubione data imprezy jest wymagana do wskazania, czyli wskazujemy, kiedy będzie dana impreza robiona. Musimy wskazać, jaka jest nazwa imprezy. A zróbmy sobie na przykład komunia. Jeżeli wskażemy kontrahenta, to będzie nam to później uproszczało wystawienie na przykład faktury bądź faktury zaliczkowej do kontrahenta. Nie jest on wymagany. W opisie możemy sobie wpisać jakiś opis dotyczący tej imprezy. Kolejnym etapem jest przejście do drugiej zakładki, gdzie będziemy widzieli nasze kalkulacje. Możemy sobie tutaj wpisać od razu, na ile osób będzie dana impreza robiona, wykorzystać, który z poziomów cenowych będzie użyty do tej imprezy. Niech to będzie poziom cenowy impreza. Możemy tu również wpisać kwotę zaliczki oraz termin wpłaty. Żeby znać cenę imprezy, musimy jeszcze uzupełnić wszystkie pozycje, które będą zaplanowane na tą imprezę. Jeżeli to jest komunia, no to zróbmy sobie coś na przykład z zupy. Niech to będzie na przykład rosół z chrzanką w ilości 20 sztuk. Dodajemy sobie następną. Danie główne, niech to będzie kotlet schabowy, 20 sztuk. Oczywiście wypełniamy, uzupełniamy do końca to, co planujemy na danej imprezie. Jeżeli już tutaj skończyliśmy imprezę,
mamy już wartość przybliżoną, jaka jest imprezy. Możemy tutaj zaproponować jakąś kwotę, na przykład niech to będzie 1100 zł dla klienta. Po przekalkulowaniu program sam automatycznie nam przeliczy kalkulację proporcjonalnie do wszystkich cen nominalnych, które mamy. Poda nam ceny brutto już po przekalkulowaniu i obliczy koszt netto i brutto na osobę. Oczywiście, jeżeli wszystkie artykuły mają swoją recepturę oraz został dokonany zakup surowców do tych receptur przynajmniej jeden raz w programie. Tak zaplanowaną imprezę możemy potwierdzić, czyli zapisze nam się ta impreza. I z tej imprezy możemy wyciągnąć pewne rzeczy, na przykład asygnatę, która będzie pokazywała nam ilość surowców na każdą z potraw do przygotowania dla kucharza oraz asygnatę zbiorczą, na której będzie lista wszystkich surowców potrzebnych do wykonania imprezy, na przykład przez kucharza. Możemy do imprezy wystawić fakturkę, możemy wystawić fakturę zaliczkową z poziomu imprezy. Jeżeli przejdziemy sobie do listy naszej planowania imprez i wskażemy naszą imprezę, pod prawym przyciskiem mamy jeszcze wydruki, gdzie mamy wydruk z dokumentem, czyli cały dokument nasz z cenami, z planowaniem, jakie będą koszty, jak to wygląda dla klienta. Możemy również wyciągnąć w wydruku ofertę, gdzie wydrukujemy ceny, bądź ich nie będziemy drukować. I wyjdzie nam nazwa imprezy, kto jest nabywcą. Oczywiście trzeba wypełnić od takiego nabywcę wcześniej jako kontrahenta. Będzie data oraz liczba osób oraz wskazana ilość posiłków razem z ceną, która byłaby za tą imprezę. Taki dokument raz przygotowany możemy sobie wielokrotnie kopiować poprzez przycisk kopiuj i zmieniać w nim różne ustawienia, jeżeli chcemy zmodyfikować na jakąś inną imprezę, zmienić nazwę imprezy, zapisać pod innym numerem po skopiowaniu danej imprezy. Także można wykorzystać raz stworzoną imprezę wielokrotnie, zmieniając w nim tylko na przykład niektóre z pozycji, zmieniając z ilości tych pozycji. Nie trzeba tworzyć na nowo imprezy ponownie.